Witam, witam. Z tej strony Baju. I polski przegląd gier komputerowych zaczniemy od przeniesienia się w czasie do roku 1962 roku. Wrocław. Elektroniczne zakłady Elwro. Duma polskiej komputeryzacji w latach PRL-u. W tych zakładach powstawały m.in. urządzenia takie jak kalkulator modelu Jacek, Lbolek, Lolek, mikrokomputery Elwro 500, Elwro 800 Junior. Ale najbardziej zakłady były znane z seryjnej produkcji komputerów typu Odra, które cechowały się wysoką stabilnością. Ostatni model został wyłączony, uwaga, w roku 2010, 1 maja w PKP w Lublinie. Dobra, ale co to ma wspólnego z polskimi grami komputerowymi, spytacie? Otóż, jeden z pracowników, zwany Witold Podgórski, tworzy na prototypie Odra 1001 pierwszą polską grę komputerową zwaną Marienbad. W grze Marienbad grało się w chińską grę liczbową NIM. W chińskiej grze liczbowej NIM polegało na tym, że ustawiało się cztery rzędy zapałek lub kart w kolejności 7, 5, 3, 1. Grało się w nią we dwie osoby. Każda osoba wyciągała tyle zapałek, ile chciała, ale tylko z jednego rzędu. Przegrywała ta osoba, która została z ostatnią zapałką. Nazwa Marienbad wywodzi się od filmu francuskiego zeszłego roku w Marienbadzie, który wchodził na ekranach polskich kin w tamtych czasach. W tym filmie możemy zaobserwować ludzi grających właśnie w tą grę. Et une fois de plus, je m'avançais, seul, le long de ces mêmes couloirs, à travers ces mêmes salles désertes. Je longeais ces mêmes colonnades, ces mêmes galeries sans fenêtres. Je franchissais ces mêmes portails, choisissant mon chemin comme au hasard, parmi les dédales des itinéraires semblables. Niestety, nie zachowały się żadne materiały filmowe pokazujące, jak przebiegała rozgrywka w grze Marienbad. Zachowały się natomiast informacje. Komputer informował gracza o aktualnym przebiegu rozgrywki poprzez urządzenie zwane dalekopisem. Dalekopis był to aparat drukujący służący do przekazywania informacji w postaci alfanumerycznej. Ciekawostką był fakt, że z grą nie dało się wygrać. Gra Marienbad została tak skonstruowana, że zawsze wygrywała partię. Mimo to chętnych nie brakowało do gry. Niestety, gra nie przetrwała do dzisiejszych czasów. Wprawdzie nieaktywny model Odry 1003 jest przechowywany w Muzeum Techniki w Warszawie, ale otworzenie kodu gry bez listy rozkazów byłoby, jak twierdzi sam twórca, niemożliwe. Potem było długo, długo nic. Aż do roku 1983 roku, kiedy to Jurek Dybski i Piotr Bednawski tworzą grę na Atari pod tytułem Webmaster. Główny menu gry możemy zaobserwować. Aktualnie wybrany poziom trudności, ilość graczy i po naciśnięciu spacji uzyskanie więcej informacji. Po naciśnięciu spacji możemy zobaczyć, jakie zasady obowiązują w tej grze, ale ja Wam te zasady wyjaśnię podczas aktualnej rozgrywki. Dalej możemy się dowiedzieć, za co i ile punktów dostaniemy, zależne od poziomu trudności. Zanim gra się zacznie, webmaster przywita nas nutą znaną głównie Polakom.
Tak, to była nuta z koziołka Matołka. Ale powracając do rozgrywki. Nasza plansza to jest pajęcza sieć. My sterujemy tym żółtym pająkiem. I naszym głównym zadaniem jest zebranie jak największej ilości punktów poprzez zjadanie robali, naprawianie okazjonalnie nici, przetrwanie oraz strącanie wrogich pająków poprzez atakowanie ich od tyłu. Zapewne zauważyliście, że niektóre robale różnią się między sobą tym, że przy jednych możemy zaobserwować żółte piksele. To oznacza, że jeśli zjemy takiego robala, nasza prędkość wzrośnie. Ale uwaga, bo wrogie pająki też mogą zwiększyć swoją szybkość poprzez jedzenie byle jakiego robala. To może doprowadzić do ciekawych sytuacji, kiedy ty i wrogi robal macie taką samą szybkość. Wtedy trzeba się naprawdę mocno skoncentrować. Co każdy 100 tysięcy punktów otrzymamy kolejne życie i gra automatycznie podniesie poziom trudności o 1 stopień. Ta prosta, nieskomplikowana rozgrywka przynosi naprawdę wiele frajdy. Polecam ją każdemu. I na tym zakończymy pierwszy odcinek przeglądu polskich gier komputerowych. Mam nadzieję, że się Państwu spodobało. Z tej strony mówił Baju i żegnam się z Wami serdecznie. Do usłyszenia.